Cześć wszystkim, znowu Punio 7. Hey, dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dobra? Zbijamy się stąd. Pozabijaliśmy wszystko, okradliśmy wszystko, posprzedawaliśmy, pokupywaliśmy, więc... Nie ma to już co robić. Pora na nas. Tak. Czarne błonie? Tak. Czarne błonie do Kednua. Możesz ustawić automatyczne wykonywanie czynności przez członków drużyny podczas walki przy pomocy ustawień sztucznej inteligencji. Okej, ciekawe. Coś, czego nigdy nie zechce mi się zrobić. O, zobaczcie. Jeszcze mamy nie do końca odkrytą lokację. Fajnie. Już myślałem, że to będzie nudny odcinek. Jeszcze mi... Kiedy dojdziemy do Kednua, spoiler, będzie dużo gadania. Co my tu mamy? Chodźcie, znajduje się rozłożenie posłane, ale brak śladu kogokolwiek. Okej. Wonder what this is. Zobaczmy, co to jest. Rytuał ukrytych cudów. Jakieś rytuały znajdujemy. Okej. Martwy poszukiwacz przygód. Zobaczmy, co on zostawił. Solidny łuk bojowy. Okej. Porównajmy. To tak, obrażenia troszkę lepsze. O 15%. I celność plus 4. Tak? Tak. No super. Upgrade. Świetnie. Cieszę się. A właśnie, co z tym pistoletem? Porównajmy. Przerwanie 0,35 sekund. Problem jest taki, że to... Tak, on może strzelać szybko. No to wygląda z tego wygląda na to, że... Tak, strzela nawet szybciej od łuku. Problem jest taki, że to chyba nie uwzględnia szybkości szybkości przeładowania, ponieważ ta szybkość bardzo wolna, słabe. Później nieobecność lub konieczności przeciwnika. Nie. Przerwanie to nie, to nie to. W takim razie się mylę. Myślałem, że przerwanie oznacza odległość pomiędzy atakami. Szybkość średnia. Szybkość bardzo wolna. Tak, to jest szybkość. Więc okej. Okay. Więc jest wolniejszy od łuku. Zadaje no, sporo większe obrażenia. Obrona, odbicie, celność minus 5. Okej, więc jest również bardzo skuteczny. Ale on jest wolniejszy od łuku. A ona bazuje na szybkości ataku, więc chyba nie będziemy tego używać. Dobra. Dobra, no to wszyscy. Przestawiamy się na nasze standardowe zestawy. Okej. I po kolei idziemy. Okej. No, nieźle uprzywalił. Hey there. Yeah. Better... Hey there. Yeah. Show 'em how it's done. Ciekawe, czy to te oszczepniki zabili tego poszukiwacza przygód. No cóż. Nie był to chyba najlepszy poszukiwacz przygód w historii wszechświata. No cóż. Jeżeli chodzi o bycie poszukiwaczem przygód, to można być tylko dobrym poszukiwaczem przygód i martwym poszukiwaczem przygód, więc... Okej, okay, podejdźcie jeszcze bliżej. I bach. To im pokażę. Dobra. Ty jeszcze ich wykończ. Świetnie. Dobra. Gdybyśmy się z nimi bawili, to mogłyby nas troszkę pouszkadzać. Dobra, kolejne zwłoki. Buty Fluvana. Tak, czytaliśmy, że Fluvan komuś również buty podarował, więc... Cholera, ile już mamy tych rzeczy Fluvana? Nie wiem, czy wszystkie... Nie chcę mi się liczyć. Samego Fluvana chyba też znaleźliśmy martwego gdzieś, więc... Dobra, kondycja plus 1. Okej, kto ma najmniej kondycji? Dobra, chyba tutaj tego nie sprawdzę, co? Kondycja 15, 16, 13... Wy we dwoje.
plus 4 hartu, plus 10 wytrzymałości. Komu chciałbym to dać? W sumie jemu również mógłbym dać. Chyba troszkę... Albo jej. Dobra, na razie dam jej. Zobaczymy. Jeżeli ktoś inny będzie obrywał. Tak, to da... 15 punktów życia. Coś około. Więc spoko. Jeżeli ktoś inny będzie potrzebował wytrzymałości, to jemu dam. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Okej, okay. Troll leśny. Coś tu się wydarzyło. Okej. Okay. Ty go sobie powalisz. Ty go sobie podpalisz. Jeszcze raz go powal. Jeszcze raz go podpal. Dobra. Coś tu już się złego wydarzyło. Jak widzieliśmy. Ale okej. Nie wszystko da się zrozumieć w tym świecie. Kości zdają się być twarde jak kamień, lecz zadziwiająco lekkie. O, ciekawe. Właśnie, czy tam czegoś nie zostawiłem? No, zostawiłem. Dobra, wracamy się. Nie możemy nic zostawiać. Cóż za brak skrupulatności z mojej strony. No właśnie, znowu zapomniałem o timerze. Dobra. Tam. W sumie nie dziwię się, że kości smoków musiały być lekkie. Pomiędzy zębami bestii przemykają myszy polne. Nie dziwię się, że tak, że zęby smoków były lekkie. Znaczy zęby, a kości. Dobra, ładnie jednego weźmie na głowę. A reszta się skupi na drugim. Okay. Tutaj się położył, więc spoko. Możemy przewalić się z magii, albo tak. Okej. Okay. Możesz go ślepić? Możesz. Dobra. Okej, okay, teraz nie dam się powalić. Dobrze. Odpalić. Ups, chyba nie powinienem tak robić, ale okej. Okay. Lubię to go opracować. Tylko? Dwa trole, jedna skóra. Nie, dwa trole, dwie skóry. A, okej, okay, spoko. Tutaj coś mamy jeszcze do zebrania. Krwawy mech. I to tyle. To jest jeszcze jakaś ścieżka. Ale nigdzie nie prowadzi. Dobra. Jeszcze tutaj. O, jakieś grzybki. I leśny czatownik. Witaj, leśny czatowniku. Co chcę zrobić? Powalić chcę kogoś. Dobra, nieważne. Dają się być wolni. Więc chyba możemy ich ostrzelać. Just say the word. Okej. Okay. Możemy się wycofać i ich ostrzelać? Sure. Możemy, ale spoko. Dobra, trochę magii. Możemy go powalić. Dobra, trochę nam przywalili. Ale nic poza standardem. Z dramatycznego. Okej, chyba są oszołomieni jakoś, tak unieruchomieni. Dobra, możesz go oślepić? Możesz. Świetnie. To teraz strzelaj z niego ile się da. Okej,
No, możesz go spróbować jeszcze raz powalić. Ty otrzymujesz lekkie obrażenia. Okej. Hey there. Możesz się podleczyć swoim mieczem. Sporo odporność na obrażenia. Czujesz końcu tego miecza? Co się z tym stało? Unieruchomienie. A, jest unieruchomiony, okej. Okay. No to jest troszkę problem. No, mogłem go uleczyć w sumie, ale... Czy potrzebuję? No, mogę tym go uleczyć. Dobra. Co możemy go wspomóc jakimś małym zaklęciem? Może lepiej obrażenia tych klasów lepiej zadziałają. Chociaż nie ma aż tak dużo w życie. Ale co tam? Hej, teraz ty jesteś unieruchomiony? Tak. Oboje są unieruchomieni. Spoko. Dobra, w końcu możesz użyć tego miecza. Fajnie. Ta, redukcja obrażeń 8, 16 na krytę. Słuch tutaj nie działa, dlatego. Dobra, za późno zauważyłem. A, troszkę więcej obrażeń niż musiałem otrzymać, ale dobra. Troszkę im życie spadło. Coś tu jest? Nie. No dobra. Idziemy do Kednura. Kednua. Pora sobie pogadać z tym i tamtym. A coś może używać. Nie zdążyłem czytać, dobra. Co my tu mamy? O, ktoś tu jest. Siema. Na poboczu ścieżki do Kednua stoi postać o imponującej posturze. Wysoki łomanin o zawalistej budowie ciała, odziany wznoszony pancerz spoglądający w górze. Ku blanką muru warowni. W domu trzyma mały kawałek węgla drzewnego, którym pracowicie sporządza notatki na małym kawałku papieru. Kiedy zerka w górę, kilkakrotnie musi przytrzymywać swoją kolorową czapkę. Co tutaj robisz? Mężczyzna patrzy na ciebie, mrugając zaskoczeniem. Jego twarz rozjaśnia szeroki, liczny, usębiony uśmiech. Łosi pergamin w pozdrowieniu. Próbuję zabić czas, tak po prawdzie. Dwukrotnie już obszedłem mury. Na niektórych kamieniach muru wydrapano imiona. O tam. Podejrzewam, że zrobili to robotnicy i murarze, chcący wyryć sobie odrobinę nieśmiertelności. Kenua to przyzwoita warownia. Stoi tu od 200 lat, niemal od początku opuszczona. And I haven't had much luck in reaching the keep itself. I hoped to find the master of this place, a man by the name of Meyerwald. But it seems that he either holds his privacy most dear, or else has been devoured by his house guests. Czego chcesz o tym Meyerwalda? Knowledge. Or, to be less clever about it, a certain text. I've come in search of a great treasure, you see. Not gold or silver, but the Tanvi Oratoa. You might call it. The Book of Virtues. It's a sacred text of Rauatai, but we possess only a small fragment of it. Rok czasu podróżuję, poszukując pozostałej części, odnalazłem wskazówki, które pozwalają mi wierzyć, że oryginał znajduje się tutaj, pod warownią. Pragnę zapytać Meyerwalda, czy coś o nim wie. A ty, przyjacielu, dlaczego tu przebywasz? Najwidoczniej jestem kimś, kogo znam. Widzący Meyerwald może mi powiedzieć, co to znaczy. Watcher? You've spoken with spirits? There are many questions I would ask if I could do the same.
Może więc zdołamy pomóc sobie nawzajem? W warowni panoszą się przeróżne bestie. Nigdy takich nie widziałem. Nie chciałem samotnie podejmować ryzyka, ale wygląda na to, że tobie to nie straszne. Razem na pewno podołamy. Wówczas będziemy mogli wspólnie zadać Merwaldowi nasze pytania. W takim razie chodźmy poszukać Merwalda. Excellent. Lead on, my friend, and I will be at your heels. Ah, wait. Speaking of that, I ought to warn you first. Wondrous teeth, I nearly forgot. I have at times been followed. It began in Adir, and in Exometal they attacked outright. I believe they do not wish for me to find what I am looking for. Mm-hmm. I say believe, but I have been told as much by one of my would-be assassins. I paid them little mind. Humorless swords in long robes. But it's why I bought the sword, you see. And it's only fair that you should know. Przyjaciele nie mogą przejmować się paroma zabójcami. I'm glad you're not discouraged. Come then. Who knows what we will find inside? Okej. Okay. To jest nasz szósty towarzysz. Yeah. Na razie mamy pełną drużynę. Tak, to się już nie zmieni, że będziemy mieli pełną drużynę. Tak w tym, że będą jeszcze inne postacie fabularne, które będą do nas dołączały. Więc wtedy będę musiał już decydować, czy będę chciał w postać fabularną, czy postać właśnie tą moją łuczycę, którą sam utworzyłem. Nie wiem, możecie pisać w komentarzach, co wy byście chcieli, co was by bardziej interesowało. Powiedzmy, postać, która lepiej jest przygotowana do walki, znaczy, tak skromnie uważam, czy postać, która będzie do nas rozmawiać, czy coś. Bo tak myślę, że każda postać poboczna ma jakieś tam zadanie, czy ścieżkę fabularną własną. Okej, dobra. Wejdźmy sobie te mury. Wygląda na to, że nic tu już więcej ciekawego nie ma. No to... Do środka, mości panowie. A właśnie, kim on jest? On jest... Kana jest... Pieśniarzem. To taki jakby bard. Jest aumaninem wyspiarskim. Cokolwiek by to nie znaczyło. Tak, to chyba trochę jakby... Patrząc na jego zęby, to jakby trochę jaszczurka. Czy coś. Nie wiem. No okej. Okay. Ma sporo mocy. Jest fajny dla postaci czarujących. Nie ma zręczności, kondycji, percepcję ma okej i ma dużą inteligencję, więc z statami chyba jest całkiem dobry. Ma sporą wiedzę. No, poza tym... Uzbrojony po zęby. Zestaw broni plus jeden. Zdolności. Okej, dobra. Co ty masz? Pradawne wspomnienie. Przywołuje pierwotną energię, która podczas trwania pieśni przywraca wytrzymałość przymierzeńcom znajdującym się w zasięgu. Łapi duch. Umożliwia przywracanie niewielkiej ilości zdrowia z przymierzeńca. Zdrowie plus 20% przez 12,6 sekund. Raz przed odpoczynkiem. Czyli co, możesz komuś przywrócić zdrowie? Nie widzę tego. Dobra. W każdym razie on jest pieśniarzem. Hey there. Pieśniarze mają całkiem ciekawą mechanikę pieśni. Mianowicie, tak, podczas walki. Pieśni można sobie tworzyć nowe. Pieśni składają się ze strof, które każda ma inny efekt. Na przykład teraz mamy pieśń, która składa się z ośmiela sprzymierzeńców na obszarze działania, przyznawając premię do hartu i woli, więc spoko. I błogosławiony tak. Zwiększa tempo ruchu i refleks wszystkich sprzymierzeńców w obszarze działania. Wiecie co? Trochę wyedytuję tą pieśń. Sprawię, że najpierw będzie to, a potem to. Okej, mam jeszcze trzecią strofę. Tworzy pole strachu, przerażając wrogów w tym obszarze. Dobra, to już mnie mniej interesuje. W każdym razie... chwila. Zróbmy to jeszcze raz tak, jakby było. Nie, dobra. Więc jak działa strofy i pieśni?
Pieśniarz podczas śpiewania daje pieśni, będzie po kolei śpiewał strofy, które wrócimy do pieśni. Strofa. Tutaj widzimy ciemny, to jest czas jakby chyba rzucania tej strofy, kiedy on będzie śpiewał. A jasny to jeszcze jak długo nam będzie się jej efekt utrzymywać. Więc kiedy zaczniemy śpiewać tą pieśń, to natychmiast otrzymamy efekt tej pieśni, potem on zacznie śpiewać, znaczy tej strofy, potem zacznie śpiewać tą strofę, a ta się jeszcze przez jedną turę będzie utrzymywać. Potem jak już skończy śpiewać tą strofę, to wraca z powrotem i się tak zapętla. Całkiem ciekawa mechanika. Można mocno customizować efekty pieśni. Poza tym on zdobywa coś takiego jak strofy. Nie wiem dokładnie jak się to nazywa. W każdym razie może rzucać również zaklęcia. Chwila. Jak to u niego się edytuje? Nie wiem, czy się to edytuje. W każdym razie ma również zaklęcia, które można się uczyć. I podczas śpiewania chyba zdobywa punkty. Tak, punkty strof. Nazwijmy to. Które potem będzie mógł rzucać zaklęcia. Więc całkiem ciekawa postać. A to ma turban kanny, intelekt plus 1. Ma estok solidny. I ma również arkebus, tak. To jest po prostu strzelba. Ma ekstremalnie wolny czas, tak. Przeładowanie tej broni zajmuje naprawdę długo, wierzcie mi. Ale za to zadaje duże obrażenia. Więc na razie mu zostawimy. Nie sobie tym strzelał tu i tam. Okej, ale dobra, to w następnym odcinku. Wchodzimy do twierdzy. Zabijamy te bestie, o których wspomniał nasz nowy towarzysz Kena. I wierzcie mi, będzie niestety więcej rozmowy. Niestety. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.